Witajcie, mam na imię Ala, a to jest kanał Lubię Tworzyć. Tematem dzisiejszego odcinka będzie nie kto inny jak kot, wykonany techniką origami. Sposób jego tworzenia jest prosty, a przekonacie się o tym, oglądając dzisiejszy tutorial. Zapraszam serdecznie. Pierwsza czynność, którą musimy wykonać, to złożenie naszego kwadratu poprzekątnej z obu stron. Zaczynam tutaj. Wyrównuję, rozkładam i składam poprzekątnej z drugiej strony. Całość rozwijam i teraz zobaczcie, po środku mamy dokładnie wyznaczony środek dzięki tym dwóm złożeniom. Układamy nasz kwadrat w taki sposób i teraz tak, dolną część kierujemy do wyznaczonego środka. O tak. Rozwijamy. Powstało nam zagięcie i do tego zagięcia, które nam się utworzyło, kierujemy ten fragment. Widzicie? I teraz tak, chwytamy sobie za tą część i składamy ją do tej środkowej linii zagięcia. Nie będę tego rozwijała i powtarzała tych kroków, ponieważ z drugiej strony, czyli teraz tutaj na górze, zrobimy dokładnie to samo. Ja odwrócę sobie kartkę tak i wykonam analogiczne czynności. To jest, biorę sobie ten fragment i kieruję go do tego punktu, do środka. Zaginam. Rozkładam, powstało nam zagięcie i teraz do tego nowo powstałego zagięcia składamy tę krawędź. Wyrównuję i dalej chwytam sobie już za ten złożony fragment i składam go do środkowej linii zagięcia. Wyrównując wszystko dokładnie. W dalszej kolejności odwracamy całą konstrukcję w taki sposób. I teraz słuchajcie, musimy złożyć ten fragment do tego miejsca. Chwytam zatem za tę część i kieruję ją tutaj. Zaginam. Było tak wszystko. Chwyciliśmy sobie za ten fragment i skierowaliśmy go tutaj, w to miejsce. Widzicie, co powstało? Rozwijamy. Odwracamy wszystko do góry nogami. I w dalszej kolejności chwytamy sobie za ten element. Ale nie będziemy go składać tutaj, nie, nie. Ten fragment musimy skierować do tutaj tego punktu. Mamy jedno zagięcie, drugie zagięcie, które wyznaczyło nam środek. I do tego środka musimy skierować tę krawędź. Jak się to będzie odbywało? Spójrzcie. I zaginam. I tak jak wspomniałam, do tego wyznaczonego środka skierowaliśmy tę krawędź. Było tak i złożyliśmy. Całość możemy rozwinąć
odwrócić na drugą stronę i ten fragment cały należy złożyć na pół. Ale że wcześniej wykonaliśmy sobie złożenie, zatem mamy tutaj już zrobione zagięcie, które pozwoli nam swobodnie złożyć ten fragment na pół. Ale zobaczcie, mamy coś jeszcze. Mamy kolejne zagięcie. Widzicie, z tej strony nie ma, z tej strony jest. I chwytamy sobie za ten fragment. I on już, widzicie, sam się właściwie składa. Kierujemy go ku dołowi. Jeśli prawidłowo wykonaliście wszystkie wcześniejsze czynności, to jakby nie powinniście mieć problemu z realizacją tego zadania. Dalej mamy przez środek biegnie kolejne zagięcie. Widzicie? Tu jest to zagięcie. Takie długie. Co pozwoli nam na złożenie całej naszej konstrukcji na pół. Było tak, a my sobie wszystko złożyliśmy, słuchajcie, na pół. I teraz naszą kartkę musimy ułożyć w taki sposób, aby część otwarta była na górze. Zatem odwracam moją konstrukcję i już w tym momencie część otwarta jest właśnie skierowana ku górze. Widzicie, tu mamy część otwartą. W dalszej kolejności chwytamy sobie za prawą część kartki, za lewą część kartki i bardzo ostrożnie te fragmenty rozkładamy. Kierujemy na boki. Widzicie? Rozkładamy. Rozłożyliśmy maksymalnie. Było tak. Chwyciliśmy sobie za te boki i rozkładamy. Rozkładamy. Mogę w tym momencie wyrównać to rozłożenie, dociskając wszystko. Powstało nam coś takiego. Przystępujemy do dalszych działań. Myślę, że już do tego momentu ze spokojem dobrnęliście, więc ruszamy dalej. To prawe skrzydło, to będzie prawe skrzydło, musimy skierować ku dołowi. Granicę zagięcia wyznaczy nam ten oto fragment. I jak będzie się to odbywało? Otóż chwytam za prawe skrzydło, tak jak wspomniałam, i składam. Granica zagięcia, wiecie już gdzie jest. Zatem składam moją kartkę, wyrównuję zagięcie, odginam z powrotem. Tu, widzicie, powstało nam kolejne zagięcie i musimy teraz ten fragment kartki skierować do góry, przy czym granicę złożenia wyznaczy nam to nowo powstałe zagięcie. Musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, ale już za chwilkę Wam o tym powiem. Tymczasem chwytam sobie za ten fragment, kieruję go do góry i staram się złożyć go w taki sposób, aby właśnie było mniej więcej równo z tym zagięciem. Ale tak jak wspomniałam, musimy pamiętać o czymś jeszcze. O czym? Jak widzicie, tu mamy taką delikatną, maleńką krawędź i musimy też złożyć naszą kartkę tak, aby mniej więcej to nasze nowe złożenie pokrywało się z tą małą krawędzią. O, zobaczcie. Tutaj jest ta krawędź. Tutaj jest to zagięcie i staram się, aby było mniej więcej wszystko dopasowane, żeby ten bok był spójny z zagięciem, a jednocześnie, żeby
zadbać też o to, żeby miejsce złożenia kończyło się właśnie przy tej maluteńkiej krawędzi. Wyrównuję wszystko. Rozkładam. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Układam sobie moją kartkę tak. I teraz tutaj mamy część otwartą. Ja sobie wsuwam tu palec i delikatnie rozkładam. Spójrzcie. Dzięki tym wszystkim wykonanym zagięciom powstało mi coś takiego. Pokażę też z tej perspektywy. Jeśli poprzednie czynności wykonaliście prawidłowo, to też Waszym oczom powinien ukazać się taki właśnie widok. To, moi kochani, będzie głowa naszego kota. I my sobie ten fragment pozostawimy właśnie taki, w takim układzie, otwarty. Było tak, włożyliśmy sobie do środka palce, rozłożyliśmy ten fragment, złożyliśmy w taki sposób. I teraz chwytamy sobie za, ułożę sobie to w taki sposób, chwytamy sobie za prawą część kartki, za lewą część kartki i ją troszeczkę jakby staramy się naprostować, wyrównać i trzymamy wszystko dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że będziemy teraz formować kotu uszy. Aby te uszy zrobić, bierzemy ten fragment kartki i składamy go do tego miejsca. Tak to wygląda, zrobione. Dalej, bierzemy za ten element i musimy go złożyć na zewnątrz. Granicę zagięcia wyznacza nam ta krawędź. Było tak, tu jest ta krawędź, tu jest granica zagięcia i gotowe. Z drugiej strony działamy dokładnie tak samo. Składam ten fragment do tego boku. Poprawiam zagięcie i biorę sobie za tę część i muszę ją skierować na zewnątrz. I znowu granica zagięcia wyznacza nam ta krawędź. Było tak, tu ma być granica zagięcia i odchyliliśmy wszystko. Uszy gotowe. Odwracamy zatem naszą kartkę. W tej chwili wygląda to tak. My bierzemy palcem, przesuwamy na lewo. I słuchajcie, czekajcie, sobie tylko troszkę poprawię. Ok, poprawiłam. Także wracamy do tego punktu. Musimy jeszcze odgiąć ten cypel, nazwijmy to, do tyłu. On nam tutaj nie pasował. Poprawiam zagięcie. Głowa już prawie gotowa. Jeszcze tylko tę część kierujemy troszeczkę do góry. Będzie to pyszczek kotka. I zrobimy nos, zaginając troszeczkę ten fragmencik ku dołowi. Zagięłam. Gotowe. Mamy uszy, mamy pyszczek, mamy nos. Co dalej? Ogon. Ogon powstanie z tego fragmentu. Ten fragment musimy złożyć. Kiedy zajrzymy do środka, zobaczcie,
mamy tutaj taką jakby fragment, który jest troszkę biegnie po ukosie. Tutaj zresztą tak samo. I te oba fragmenty wyznaczą nam miejsce złożenia kartki. Jak to się będzie odbywało? Kierujemy tę część ku prawej stronie, a właściwie to też delikatnie ku dołowi i zaginamy. Odchylę i spójrzcie, widzicie? Te ukośne części wyznaczyły nam nasze zagięcie. Zaginam zatem, poprawiam. Wszystko już jasne, mam nadzieję, że tak. Odginam z powrotem. Tutaj znowu mamy otwarty fragment. Ja ten fragment sobie rozkładam. To zagięcie, które przed chwileczką wykonaliśmy, sprawiło, że mamy możliwość manewrowania tym elementem, dzięki czemu możemy schować go do środka. I schowaliśmy. To nie wszystko. Odwracamy kartkę tak. Chwytamy za dolną część i składamy ją w taki sposób. Wyrównujemy zagięcie, odginamy, wkładamy palec w widoczną tu przestrzeń i zagięcia, które zrealizowaliśmy przed momentem, pozwolą nam na włożenie tego fragmentu do środka. Teraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jeszcze spróbuję to powtórzyć, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Było tak. Skierowaliśmy ten fragment tutaj, do tego miejsca. Rozkładamy, włożyliśmy do środka palec i zgodnie z tym zagięciem włożyliśmy wszystko do środka. Gotowe. Nie martwcie się, powtórzę to zaraz z drugiej strony. W tym celu odwracam wszystko na drugą stronę i znowu składam sobie kartkę do tego miejsca. Poprawiam zagięcie, rozwijam, wkładam palec do tej kieszonki i słuchajcie, najpierw zacznę sobie może od tego elementu, stopniowo wkładam wszystko, było tak, ale to zagięcie, które przed chwileczką wykonaliśmy, pozwoli nam na włożenie całości do środka. Udało się. Powtórzę jeszcze raz. Było tak. Złożyliśmy do tego miejsca. Rozkładam. Wkładam palec w kieszonkę. Kieruję ten fragment ponownie w to samo miejsce. Jednocześnie wkładając tę część do środka. Co jest możliwe właśnie dzięki zagięciu, które wcześniej zrealizowaliśmy. No dobrze, co jeszcze nam zostało? Układamy całą konstrukcję tak. Wkładamy do środka palec. Ten fragment sobie rozszerzamy. Chwytamy i kierujemy do góry. Skierowaliśmy do góry. Możemy teraz złożyć na pół i wyrównać. Powtórzę raz jeszcze, żeby nie było, że zrobiłam to za szybko. Było tak, odwróciliśmy kartkę w taki sposób, rozszerzamy, widzicie?
chwyciłam za dolny fragment i skierowałam go ku górze. Po czym ten element złożyłam na pół, wyrównując wszystko palcami. Gotowe. Kochani, starałam się wszystko dokładnie Wam wytłumaczyć, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Powtarzałam też niektóre czynności. Takie czynności, które mogły być dla Was mniej zrozumiane. W każdym razie mam nadzieję, że ten tutorial pozwolił Wam na stworzenie własnego kota. Takiego właśnie kota. I że właśnie nie mieliście jakichś trudności z tym związanych. Jeśli jednak nasunęłyby się Wam jakieś pytania, koniecznie zadawajcie je w komentarzu. Takie kotki możecie wykonać z kolorowego papieru rysunkowego. Możecie też wykorzystać papier do origami, albo też posłużyć się papierem kreatywnym. Papier kreatywny jest z jednej strony biały, z drugiej strony posiada jakiś konkretny wzór. Tutaj akurat są kotki, które posiadają oczy dorysowane przez swoją córeczkę, ale musicie przyznać, że naprawdę fantastycznie się prezentują, szczególnie właśnie te dwa wzory. W każdym razie, jeśli ten tutorial Wam się spodobał, kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie też po sobie ślad w postaci komentarza i ja też zapraszam Was do obejrzenia innego tutorialu z kotem origami w roli głównej. On znajduje się właśnie na moim kanale, także koniecznie zobaczcie go i dajcie znać, która wersja bardziej Wam się podoba. Ta, którą dzisiaj Wam zaprezentowałam, czy ta poprzednia. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!